Z nami zwycięzca walki wieczoru Rafał Zawicki. Witaj, Rafale. Witam. No jak samo poczucie po walce? Wygrana? No udało się, wygrana i się czuję bardzo dobrze. Zacząłeś bardzo dynamicznie, ale i spokojnie. Nie przypalałeś się, w takim żargonem mówiąc. Kopałeś, no i zdominowałeś przeciwnika. I taki był game plan na to? Takie było założenie taktyczne, że miałem zacząć spokojnie. Miałem kopać low king i walczyć generalnie w stójce. Tak długo jak się to jak będzie to możliwe po prostu. Jakie masz doświadczenie do tej pory? Jeśli chodzi o zawodowe, to mam rekord 4-1, ale mam dosyć duże doświadczenie amatorskie. A trenowałeś sporty walki wcześniej konkretnie? Tak, ja jestem już doświadczonym zawodnikiem, 37 lat mam. Wcześniej trenowałem modern jiu-jitsu, karate i potem brazylijskie jiu-jitsu. No to miejmy nadzieję, że będziemy mogli zobaczyć również ciebie w parterze, jak walczysz na następnej gali. Dzisiaj bardzo ładnie skończyłeś. To wszystko przekrojowy sport, więc liczą się wszystkie płaszczyzny. Powiedz, jakie plany teraz? Czekamy na oferty, na razie odpoczynek, wiadomo. Jeszcze od poniedziałku zaczynam obóz Rock Grappling Club z brazylijskiego jiu-jitsu. Tydzień, a potem już 2-3 tygodnie odpoczynku. Dobra. Ja dziękuję bardzo za chwilę. Jeżeli masz ochotę, możesz kogoś pozdrowić. No, pozdrawiam wszystkich chłopaków z mojego klubu Rock Grappling i z MMA Ostrów Wielkopolski, którzy mi pomogli w moich przygotowaniach i oczywiście podziękowania dla moich trenerów.